Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Typowa Polska Wieś na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, rozpoczęliśmy siamakosy. No i na samym wstępie chciałbym Was przeprosić za raz, że za grafikę, jaka jest w dzisiejszym odcinku, a dwa, no to za ścinki, które i lagi, które będą na pewno w tym odcinku, z uwagi na to, że po ostatniej aktualizacji farminga, no troszkę coś się pokrzaniło i jest problem w ogóle z ustawieniem, jak dla mnie, ustawień, które są optymalne do tej gry, żeby po prostu tych lagów nie było, a szczególnie lagów na tej oto serii, no bo z uwagi na to, że reszta serii, czy reszta, no pomijam fakt, że aktualnie to jest jedyna seria, na której teraz nagrywam, mam jeszcze przygotowany jeden save na nową serię, na serię na mapce połowa, ale niestety zanim to wszystko przygotuję już tak na cacy, tak jakbym chciał, no to troszkę jeszcze czasu minie, więc no jesteśmy w czarnej D. No ale staram się, żeby po prostu ciągłość odcinków była, także dzisiaj mamy 31 października, odcinek zobaczcie pewnie 1 listopada. Także staram się, żeby po prostu była ta ciągłość i żeby te odcinki cały czas wychodziły. Ogólnie z tyłu mam mój nowy nabytek, w sumie nie taki nowy, ale nabytek. Kosiarka Pottinger Nova Disc 3,5, nie, wróćcie, to jest 3-metrowa akurat wersja. Uznałem, że będzie wystarczająca, nic więcej mi nie potrzeba. Mamy również jeszcze zgrabiarkę gwiazdową, kuna oraz przetrząsarkę też Pottingera dokładnego modelu, to tam nie pamiętam, później Wam też wszystko pokażę. No i tak sobie działamy o to dzisiaj. Niestety no lipa jest totalna, że kurczę, są te lagi. Musiałem się pobawić z tą grafiką. Ja też ostatnio nie miałem czasu na nagrywanie, więc no niestety skończyły się odcinki, które miałem w zapasie, ten mój bufor odcinków. No i teraz trzeba troszkę nadrobić, zwłaszcza, że niedługo, w zasadzie to za tydzień wyjeżdżam 10, wracam 13. 14 mnie nie ma, więc jest trochę lipa, choć teraz będą odcinki wychodziły w dni nieparzyste miesiąca, więc jeszcze jest taki plus, że akurat tutaj może akurat uda mi się to nadrobić w czasie wolnym, zwłaszcza, że teraz akurat dzisiaj rozpocząłem troszkę wolnego, akurat urlop mam, więc nie jest, myślę, tak tragicznie. I te odcinki na pewno w wolnej chwili uda mi się nadrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj co najmniej ze dwa nagram. To wtedy sobie będę spokojnie kolejne odcinki wstawiał. I jakoś tutaj ta ciągłość tych odcineczków na moim kanale będzie. No bo powiem Wam, że jest fajnie tak, kiedy tutaj mamy po 400-500 wyświetleń pod odcinkiem, a nawet po 1000, kiedy tych subów przybywa. No choć fakt faktem, znowuż te suby coś tam przystopowały. Ale mimo wszystko no nie jest źle, 565 subów, uważam, że naprawdę jest świetnie, dziękuję Wam za to. No i liczę na jak największą ilość tych subskrypcji, no bo jednak chciałbym, by ten kanał no jak najszybciej tą magiczną liczbę 1000 subskrypcji osiągnął, no i byłoby fajnie. Ogólnie większych zmian na gospodarstwie nie było, z tego co pamiętam, bo dawno, naprawdę dawno nie grałem znowu przy tego farminga. Wszystko przez te lagi nieszczęsne, które wyszły, chyba to było w środę albo w piątek. Wróćcie, lagi były w środę chyba po aktualizacji. Ja byłem w czwartek w pracy, w piątek mi się nawet nie chciało nagrywać, bo mnie zresztą chyba nawet nie było w domu. Także no taka lipa, nic zrobić. Co zrobić? No liczę na to, że po prostu wyjdzie łatka, nawet i jeszcze dzisiaj jakaś, i coś to tam poprawi, no bo powiem Wam, że no lipa ten nowy patch do farminga, że takie akcje są. No jeszcze jest mój pomysł, aby jakby to się działo dalej, no to żeby po prostu zrobić reinstalację gry, no i tyle, nie? I chyba tak będę musiał zrobić, w sumie nie mam jakichś takich super save'ów ani nic takiego. Inne co i najważniejsze to modyfikacje, żeby sobie zostawić, a reszta może ciul być usunięta. Także jeżeli tak będzie, no to dzisiaj zrobimy reinstalację gry. No i tyle, no co mam Wam powiedzieć. Czasami po prostu trzeba. Najważniejsze, że jest odcinek na jutro. Jutro być może też mi się uda jeden odcinek nagrać, także będzie dobrze. Będziesz Pan zadowolony. Dobra,
Mamy wykoszone, także ja nie przedłużając, lecę na gospodarstwo. W sumie, jeżeli chodzi o same zielonokosy, no to ja właśnie skończyłem koszenie, no bo ja rozpocząłem je troszkę wcześniej. Wykosiłem moje dwie łąki, żeby mieć dzisiaj co robić. Także dzisiaj jeszcze akcja prasowania nas czeka. No zaraz idziemy sobie prasować. No i największe lagi właśnie zaczynają się, kiedy widzimy gospodarstwo rolne. Jak widzicie, w ogóle zastanawiam się nad tym, czy ten odcinek w ogóle wydam, bo jest tragedia, wam powiem, naprawdę tragedia. No ale zresztą nie tylko u mnie, ale u wielu, wielu graczy, którzy mają naprawdę sprzęt, na którym ta gra powinna śmigać płynnie, też są lagi, także no nie wiem, co tam się od Janie Pawliło, no ale nie jest za dobrze. Dobra, rozłożymy sobie jakąś reczkę i myślę, że teraz się po prostu przepniemy i pojedziemy prasować. I to będzie, myślę, najlepsza możliwość. Dobra. Jadziemy pod tą prasę, tylko tutaj widzę, że trzeba będzie wrota zamknąć od garażu. O, zaraz zamkniemy. Albo i nie. Chyba sobie nawet poradzimy z tym wszystkim. Tak, prasa jest pod pronara podpinana z uwagi na to, że 10-14 ma problem z tą prasą. Taki, że jakby jego górny zaczep transportowy nie jest regulowany. On jest w stałej pozycji i przez to jest taka lipa. Ja się w ogóle zastanawiam nad tym, aby na przykład go troszkę nie opuścić, to by to też, myślę, lepiej wyglądało. Także może coś tam trzeba będzie w Giantsie podziałać i zrobić to, żeby było to na tacy ogarnięte. I no, po prostu wyglądałoby to lepiej z niektórymi maszynami, które chciałbym tutaj mieć, a nie mogę, no bo nie pasują na przykład pod Ursusa. Tak, kolejna sprawa. Dwie łąki, czyli ta i tamta, idą na siano kiszonkę. Jeszcze wam dodam, że ta łąka będzie zaorana w całości i albo to stworzy jedno pole z tym polem, albo jedno pole jeszcze z tym polem. Jedno wielkie, po prostu o to mi chodzi. Bo mam plany łączenia tych pól. Z uwagi na to, że nie chcę mieć małej ilości działek, a raczej takie, czy tak, chcę mieć mniejszą ilość działek o większej powierzchni, aniżeli odwrotnie. O to mi chodziło. Także tutaj będziemy się starali coś ogarniać, żeby było po prostu dobrze. No i żeby to wszystko ze sobą pasowało. Co do mapki połowa, no praktycznie, jeżeli chodzi o maszyny, wszystko jest już gotowe. Także pewnie już kolejny odcinek, jaki pojawi się na moim kanale zaraz po tym, to będzie z mapki połowa. Nawet szczerze mówiąc, nie mam jeszcze pojęcia, jak tą serię nazwę. Może jakieś tam widnie, ale solidnie, zobaczymy. Bo w wymiarze biorąc, raczej tam nowoczesnych maszyn nie ujrzymy. Chciałbym nawiązać troszkę do gier Mokrzyn. Takie tam małe akcenty ewentualnie mieć z tego Mokrzyna, czyli Forsznity. Może nie E514 i kilka sztuk, ale jeden duży Forsznit E517, właśnie te autosanki D83 i te D600 chyba 16 to są. O, mieliśmy barkę akurat. Dodatkowo tam, wiecie, takie wały, niewały, no tereny są też takie może niepodobne, bo to nie jest to za bardzo z tym wszystkim powiązane, ale tak troszkę jakimś drobnym akcentem chciałbym po prostu do tego Mokrzyna nawiązać. Troszkę do serii Bronek miał taką serię kiedyś od początku do majątku na wielkopolskiej wsi, także też coś podobnego chciałbym zrobić, no i mieć taką typową polską serię, polskie maszyny, ewentualnie jakieś tam, wiecie, radzieckie, także no coś w tym desie. Kurde, muszę tą belkę przepchać. Mam nadzieję, że nam się uda to wszystko ogarnąć bez większego problemu. No i się udało. Szkoda, że niestety nie mamy od razu pełnej prasy, ale mimo wszystko są raz, dwa, trzy, cztery belki. Prawie pięć belek z tej małej łąki. Uważam, że nawet spoko. Sobie boczkiem skoczymy, to nawet nie będziemy w ruch się włączać. No i kiedyś było tak, że lagi miałem na tej serii, też muszę wam powiedzieć, ale te lagi występowały głównie to tam przy stawie
Później się zaczęły tam lekko na gospodarstwie, a teraz po tej łatce to już są praktycznie wszędzie. Tym bardziej jak się na tabulatorze przesiadam pomiędzy maszynami. To wam powiem, wtedy się robi hardware. No ale liczę na to, że naprawdę coś tutaj się zaraz poprawi. Ewentualnie samo to, że zrobię nowego save'a, coś zmieni, to byłoby już świetnie. No bo co mam wam dużo mówić, podoba mi się strasznie ta mapka i ta seria. Zresztą u was też ona ma, że tak powiem, dość dobry odbiór, więc chciałbym ją kontynuować, nie? Nie będę ukrywał. Zresztą fajnie mi się na niej pracuje, chciałbym ją się tutaj rozwijać. Mam co do tego jakieś tam fajne plany, dlatego no chciałbym, aby ta seria po prostu była kontynuowana, że tak powiem, dalej. Będzie belka w krzakach, czy nie będzie? Zobaczymy. Także też w tym odcinku zajmuję się typowo prasowaniem, jakimś tam jeszcze może później przetrząsaniem. Zobaczymy, jak będziemy stali czasowo. A w kolejnym odcinku, no myślę, że owijanie kiszonki, jakieś tam złożenie belek, coś takiego. Zobaczymy. Ogólnie też nie mam cały czas żadnej przyczepy do tych bel, więc będę musiał znowu od kogoś coś pożyczyć. No życie, jak to się mówi. Niestety tak to czasami bywa. Ale myślę, że to tam ktoś się na pewno miły i uczynny znajdzie, kto mi jakąś przyczepę pożyczy. No i będziemy sobie tutaj działać. Nie wiem, czy wspominałem, że Władka sprzedaliśmy, bo już nawet nie pamiętam, kiedy go sprzedałem. No ale tak wyszło, że Władimir C25 został sprzedany. A no właśnie, o tym to ja wam nie powiedziałem. Bo sprzedaliśmy Władka z uwagi na to, żeby nie brać kredytu na te nowe maszyny. Władek poszedł za 20 tysięcy złotych, więc myślę, że jest ok. Dzięki czemu no, my nie braliśmy żadnego kredytu do tej pory jeszcze. Także jest fajnie, że cały czas udaje nam się tutaj żyć bez tego kredytu. Bardzo mnie to cieszy, ale pewnie niedługo przyjdą takie czasy, że ten kredyt po prostu będzie wzięty. No, jak to w życiu bywa, no, czasami trzeba po prostu z takiej pomocy banku skorzystać. Na szczęście tutaj odsetki nie są tak wysokie jak w życiu realnym, więc ja mogę sobie na to spokojnie pozwolić i taki kredyt wziąć. I myślę, że będzie trzeba po prostu z niego skorzystać w momencie, kiedy będziemy sobie przebudowywać tutaj zarówno oborę, jak i naszą stodołę. No bo wtedy pieniążki się na pewno nam przydadzą. No, też wam powiem, nowa prasa, więc prasowanie idzie dość szybko, sprawnie, co mnie też cieszy. Zaraz to wszystko sobie sprasujemy i przesiądziemy się do naszej 60, którą będziemy przetrząsać to, co tam skosiliśmy. To myślę, że akurat tak w miarę trochę to podeschnie. Ja sobie wtedy to wszystko już poza odcinkiem jeszcze odgrabię, sprasuję i będziemy sobie działać w kolejnym odcinku już z właśnie, jak mówiłem, transportem tego na gospodarstwo, owijaniem, takimi ogólnymi pracami. No i niebawem już żniwa. Mam nadzieję, że nasz bizon da sobie radę, bo powiem wam, że jest przed nim trochę roboty, nie ma co ukrywać. Nie ma lekko, że tak powiem, no niestety doszło nam tego areału. Szczęście w nieszczęściu może takie, że na przykład mamy kukurydzę, której naszym bizonem nie będziemy kosić, bo to tutaj go będzie sieczkarnia kupiona. Tak samo z ziemniaczkiem będzie, ziemniaczka będziemy kopali swoim kombajnem, więc to już też jest inna bajka na szczęście. No bo tak to wam powiem, że mogłoby być dość ciężko, żeby to wszystko bizonem skosić. Ale to mam nadzieję, że w przyszłym roku jakiś nowy kombajn u nas się pojawi. Może nie tyle co nowy fabrycznie, o ile nowy jako nowa maszyna na gospodarstwie. Oczywiście o ile nas będzie stać, szczerze mówiąc nawet nie mam żadnego faworyta, jakiego bym tutaj chciał mieć, ale coś z pewnością się pojawi, no bo nie może być tak, że nie będziemy mieli kombajnu, tak? No, co jak co, ale tak być nie może. No i powiem wam, że tych belek kiszonki będzie dość sporo. Także też jak zapowiadałem, kiszonka u mnie będzie z trawy sprzedawana na biogazowni. Z uwagi na to, że są to belki, także mniej się nawożę, mniej się najeżdżę. A zarobię, myślę, dość fajne pieniążki z tego, dlatego też trawę robimy sobie w dużych ilościach na kiszonkę, żeby po prostu sobie na tym zarobić pieniążki, no i mieć na maszynę.
No teraz mówię wam, że muszę postawić na pewno troszkę na rozwój w maszyny. Już nie tak w pole jak w maszyny. No jeszcze pomijam budynki, dwa, które muszę postawić. Ale potem już będziemy chcieli stawiać w rozwój w maszyny. I zobaczymy, bo być może kupię sobie tą biogazownię. Zrobię taki wkład do tej spółki. Ona chyba kosztuje 200 tysięcy, więc zrobiłbym taki wkład w wysokości 200 tysięcy złotych w biogazownię. I tak sobie tam, że tak powiem, działał. Że po prostu wszedłem do spółki jako współwłaściciel, który tam wpłaci pewną sumę funduszy. Co by nie było głupim pomysłem, wam powiem. I na pewno dałoby nam fajny rozwój. Także coś trzeba będzie w tym kontekście wymyśleć i zadziałać. I myślę, że to byłaby naprawdę, naprawdę fajna opcja. Elegancko, jeszcze belka nam się stacza chyba do stawu. No właśnie, będzie wyławianie belki, no już co poraza. Nic nie poraza. Ogólnie no, nie chciałbym za bardzo z tej serii rezygnować przez te lagi. No mam nadzieję, że naprawdę jak zrobię nowego save'a, to się wszystko naprawi, bo jest naprawdę ona cudowna, tak? Ta mapa jest no świetna, ale no jak widzicie, lagi są. Nawet wam mogę tutaj na chwilę FPS-y załączyć, to zobaczycie jak to wszystko wygląda. Miałem miejscami lagi, do 56 to tam się zdarzało normalnie podczas serii. No ale to co jest teraz, to jest po prostu... Aż mi się po prostu wierzyć nie chce. O, jeszcze co mogę wam powiedzieć, o czym wam nie mówiłem, to jeszcze belkę mamy. Doszła nam nowa działeczka, w sumie to dwie działeczki, bo też o tym zapomniałem wam wspomnieć. Wydzierżawiliśmy sobie działeczkę numer 1 i numer 3, także dość... Dość duży areał będziemy mieli już. Ale co mnie też bardzo cieszy, że po prostu się cały czas rozwijamy i idziemy do przodu, także stać nas, więc pozwalam sobie na takie działania i tyle. No, co mam wam powiedzieć. Więc przyszły nowe maszyny, powiększyła u nas się hodowla, więc czemu by na przykład nie powiększyć sobie areału? A tym bardziej, że były to dzierżawy tutaj w ostatniej chwili. Pan mi to przepisał, bo już miał wszystko obsiane i posadzone, ale udało się dogadać, także myślę, że zarówno ten pan jest zadowolony z tego, jakie pieniążki ode mnie dostanie, jak i ja jestem zadowolony z tego, jakie, że tak powiem, areały teraz przejąłem. Mam nadzieję też, że nie będzie słychać klikania mojej myszki. Zobaczymy zresztą, jak to później sobie obejrzę. No na pewno nie ma innej opcji, jak to, że ten odcinek po prostu będzie wstawiony, no bo ja sobie już nie mogę pozwolić na nagrywanie kolejnych odcinków i czekanie, bo zwyczajnie w świecie nie mielibyście jutro odcinka, a ja jednak bym chciał, żebyście mieli jutro odcinek. To jest 1 listopada, dlatego staram się jak najbardziej, aby tak po prostu było. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. Tak, siana jest dość mało z uwagi na to, że w drugim pokosie też tego siana troszkę zrobimy. To jest raz, a dwa, no nie ma co ukrywać, że jakoś za dużo go nie potrzebujemy na tych moich krów, więc luzik. Co do przetrząsarki, to jest Pottinger Alpin 4.4, 4,4 metra. No uważam, że taka wystarczająca na nasze areały przetrząsarka, bardziej powinniśmy mieć większą kosiarkę, większą skrawiarkę, a sama przetrząsarka może być mała, no bo na chwilę obecną jakoś tam wielce dużego areału tych użytków zielonych pod siano nie mamy, więc mówię, mogę sobie na to pozwolić, aby mieć taką mniejszą tą przetrząsarkę i zresztą taką małą przetrząsarkę chciałem, bo ona jest dość fajna pod 60, 60 jest dość zwrotna, szybko to idzie, więc nie ma co narzekać. Sprzęty są praktycznie nowe, te które zakupiłem, te trzy maszyny, ta przetrząsarka, skrawiarka, jak i kosiarka. Są to maszyny głównie popokazowe, po jakichś tam ewentualnie demonstracjach. Dlatego też za dobre pieniążki je kupiliśmy i to mnie też cieszy. No bo jednak kupować nowe, no to powiem wam, że też kolejne 100 tysięcy pewnie by na to poszło, albo i lepiej.
A tak, no to za dobre tam 20 parę tysięcy zakupiliśmy te sprzęty. Nie są za mocno zajechane, co mnie też cieszy. Są, no, zadbane, bo cały czas były serwisowane, więc jest luz. No i szybka robota idzie. Jeszcze kurka wodna, chyba zaraz sobie weźmiemy Gen 10 14 i przyjedziemy tutaj zgrabiać to od razu. Tak mi się bynajmniej wydaje, bo dość szybko mi to wszystko idzie. Co mnie też zresztą cieszy, że tak szybko nam robotka idzie, no co by nie było. Sprawna robota, no to jest połowa sukcesu. Jeszcze żeby to szybko mogę sprasować, zwieść i będzie dobrze. A nawet będzie bardzo dobrze. Chociaż zobaczymy, jak to będzie z tym złożeniem. Szkoda, że nie mogę tego od razu sprzedać po jakiejś dobrej cenie. Bo myślę, że kiszonka już do tamtego 1 czerwca byłaby zdatna do sprzedaży. Ale raczej ceny nie ma za dobrej na nią, także musimy się po prostu chwilę wstrzymać. Ale to nic nie szkodzi. Odbijemy sobie to wszystko w grudniu. Ja jeszcze przetrzymam ten jeden sezon bez tutaj odpowiedniej hali pod ziemniaki i pod zboża. Ale myślę, że niebawem coś tam w tym, że tak powiem, w tamtą stronę pomyślimy i w końcu pojawią się odpowiednie budynki na moim gospodarstwie. Ale ogólnie, jeśli robota idzie fajnie, sprawnie, szybko, bez problemu, to też mnie cieszy. No bo jednak nie chciałbym się z tym bawić jakoś tam wielce długo. Zwłaszcza, że chyba nawet i dobierzemy sobie niebawem jeszcze może jedną łąkę, co by po prostu mieć większe możliwości, większe, że tak powiem, możliwości paszowe. No bo te moje krówki, to wam powiem, że troszkę jedzą, a ja bym też chciał sporo pieniążków mieć zarobione za samą kiszonkę, także no, będzie trzeba po prostu się nad tym ukłonić i poszukać jakiejś jeszcze fajnej łąki, ewentualnie pola, które nadawałoby się po prostu pod tą łąkę. Bo ja takie rozmaite, że tak powiem, rozmaite kształty pól, czy tam pola z rozmaitymi kształtami, zawsze w każdej serii, na każdym zapisie już od wielu, wielu lat przekształcam w łąki i to mi zawsze najlepiej wychodzi. Dobra, jedziemy na gospodarstwo, bierzemy sobie 10-14, no i troszkę sobie pozgrabiamy już, co by do wieczora mieć to już sprasowane, a jutro będziemy sobie działali z złożeniem tego, z obijaniem, także będzie troszkę roboty u nas, no ale zaczął się sezon, także trzeba działać. Pierwszy sianotosy, pierwszy pokos zresztą trawy jest już ogarnięty, też przed żniwami, to powinien być w sumie drugi pokos, no ale już nie pomijam ten fakt. No kurczę, no powiem wam, nie podoba mi się to ustawienie graficzne ani nic, no ale co zrobić. Trzeba coś nagrać, więc ja się przemęczę, mam nadzieję, że wy jakoś tam nie będziecie musieli się zbytnio męczyć i że wam to jakoś podpasuje w miarę. Wybaczcie mi, no ale co wam poradzę, no, tak to po prostu jest. No, a co do naszej zgrabiarki, jest to KUN GA4731, 4,7 metra. Dość duża, konkretna skrabiarka, ale jednak jednogwiazdowa. Na szczęście i nieszczęście, pod 10-14 pasuje idealnie, więc zawsze podczas sianokosów możemy sobie działać tak, że ten traktor, który robi pierwszy wjazd na łąkę, czyli gromar z kosiarką, może przyjechać później po skoszeniu, może się, że tak powiem, przepiąć się pod prasę, a w międzyczasie 10-14 jak i 60 ogarną sobie resztę. I w sumie jest nawet fajnie to wszystko zrobione. Dobra, rozłóżmy sobie ją i musimy jakoś to zgrabiać. Ja myślę, że będziemy jeździli tak jak to ja robiłem standardowo, czyli z zewnątrz do środka jeden przejazd, później drugi tak na zmianę. Czy tak, z zewnątrz do środka, ze środka na zewnątrz. To tak fajnie wygląda, jakbyśmy robili zgrabiarką dwugwiazdową. Także ja to jest tak będę działał.
I no, mam nadzieję, że mi to wszystko szybko też sprawnie pójdzie. No, już ona trochę zachwaciłem tą wprawiarką, no bo jednak ona jest trochę szeroka, o czym ja zapominam. Ale już myślę, że sobie jakoś damy radę. Reszt tutaj na obrzeżach to sobie tam łami, to wszystko już poogarniam, także tam też nie będzie żaden problem. O, i elegancko. No i tutaj troszkę w tą moją pszenicę wychałem, ale to już nic. To już tam nic nie szkodzi. Dobra, i jedziemy sobie teraz dalej. No i dość fajnie szybko mi się ta robota i to w sumie też mnie bardzo cieszy. Pod też te maszyny mogą były takie kupione na gospodarstwo, co by nam tą robotę ułatwiły. I tą robotę rzeczywiście nam ułatwiają, także bardzo fajnie. No i to mi się właśnie podoba, no tak powinno być, a nie człowiek się męczy z jakąś tą małą zgrabiarką, czy jakąś tą małą przetrząsarką, a tak robota idzie raz. Wszystko jest poogarniane, co mnie bardzo cieszy. I tak to sobie można działać. Mówię tutaj na spokojnie do godziny 12, będę miał to wszystko już pozgrabiane. Na sam wieczór, na pewno po 18 przyjadę i ogarnę sobie tutaj na tych polach, znaczy na tej łące już prasowanie, a od jutra będziemy sobie już działać ze zbożeniem, z owijaniem, a myślę, że już tak od 1 lipca żniwa, małe żniwa będą rozpoczęte, czyli żniwa rzepakowe. No i wszystko będzie szło, mam nadzieję, zgodnie z planem. I bez, że tak powiem, jakichś tam zbędnych problemów z naszym kombajnem, to będzie mi bardzo dobrze. Jeszcze kurka wona coś mnie, jakaś grypa teraz złapała, no ale mam nadzieję, że jakoś ten odcinek jeszcze dokończymy. Zresztą dużo już nie zostało, także tutaj sobie chwilę podziałamy. W sumie dawno nie sprawdzałem, to sobie teraz sprawdzimy maszyny używane, czy są jakieś ciekawe. No niestety, kombajn do... To jest w sumie kombajn foroderowy, coś takiego. I zbiornik do gnojowicy, który jest na razie niepotrzebny. Trochę poniekąd szkoda, jakiś fajny traktor koło 150 koni mógłby tam się trafić. Ja bym z nią chęcią przyjął, no ale niestety, jak nie ma, to nie ma. Nic z tym nie poradzimy. Ale też zresztą nie chciałem brać kredytu w tej chwili, także lepiej, żeby nic ciekawego się nie trafiło, bo będzie mi ciężko. Rozmyślanie, brać kredyt czy go nie brać, kupować czy nie kupować, może sprzedać coś, może coś tam jednak innego kupić. No tak to jest. Ogólnie no, areał mamy na tyle duży, że już teraz trzeba będzie myśleć dość mocno o wymianie kombajnu, o jeszcze jednej przyczepie. No tutaj nad tą szczepą cały czas myślę, kombinuję, ale raczej nikłe szanse, że cokolwiek kupimy, raczej pożyczymy coś sobie na te żniwa od znajomego mojego, bo on akurat mówi, że masz nadto tych przyczep, więc na same żniwa mógłby nam pożyczyć coś. Też do żniwa pszenicy, no bo tam wiecie, do kiszonki to też swoją drogą coś trzeba będzie pożyczyć. Na żniwa rzepakowe to tak nie bardzo, na ziemniaka trzeba będzie też coś pożyczyć. Także być może się z nim tak dogadamy, że zarówno na żniwa rzepakowe, jak i żniwa pszenicy, jak i kopki ziemniaka sobie od niego pożyczę, przyczepę, no i na kiszonkę, a na rzepak i na rzepak już tam ogarnę sobie to na swoich przyczepach, w sumie na swojej przyczepie jednej, bo tylko tyle mam. No niestety tak to jest, trzeba się w końcu będzie tego dorobić, mam nadzieję, że szybciej jak później się tego dorobię, no bo już trochę mało mieć tego tym jedną przyczepę, więc trzeba po prostu będzie w końcu zainwestować pieniążki i coś fajnego na to nasze gospodarstwo zakupić. Dobra, już nie przedłużając, w sumie żegnam się z Wami w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wbijajcie na moje pozostałe odcinki.
Dziękuję za oglądanie i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.